Tym razem poćwiczymy porównywanie liczb przedstawionych na różne sposoby. Na przykład, tutaj po lewej mamy 0,37, możemy tak zapisaną liczbę przeczytać również jako 37setnych, a po prawej mamy 307 tysięcznych. I chciałbym, żebyście teraz zatrzymali na chwilę ten film i sprawdzili, czy te dwie liczby są równe, czy może jedna z nich jest większa niż druga. Jeżeli nie są równe, to która z nich jest większa, a która mniejsza? Spróbujcie sami te liczby porównać. Możemy teraz zrobić to razem. Ja najczęściej przy takim porównywaniu staram się przedstawić obydwie liczby w ten sam sposób. I jeden ze sposobów, żeby to zrobić, może być taki, że tę liczbę po prawej możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego. Mamy tutaj pewną liczbę tysięcznych. Zróbmy w takim razie miejsca na poszczególne pozycje, a potem wpiszemy w nich odpowiednie cyfry. Niech tu będą jedności. Po prawej stronie jedności zawsze jest przecinek. Zaraz po przecinku pozycja dziesiątych, potem setne i po setnych tysięczne. I 307 tysięcznych można przedstawić w ten sposób, że jest to 307 tego, co znajduje się na tej pozycji. W takim razie. Tutaj zapisalibyśmy siódemkę, tutaj 0, a tutaj trójkę. I tak zapisana liczba to 307 tysięcznych. Nie mamy jedności, więc na pozycję jedności wpisujemy 0. Jeżeli teraz porównamy te dwie liczby, to jest to trochę prostsze niż przed chwilą, bo możemy powiedzieć, że w obydwu przypadkach mamy taką samą liczbę jedności 0 i 0, taką samą liczbę dziesiątych, 30 i 30. Ale na pozycji setnych już nie jest tak samo, bo tu mamy 7 setnych, a tutaj 0 setnych. I w takim razie ta liczba po lewej jest większa. Możemy zapisać, że 37 setnych jest większe niż 307 tysięcznych. Drugi ze sposobów może być taki, że te liczby po lewej zapiszemy jako liczbę tysięcznych. 37 setnych możemy zapisać jako 0,37 i po prawej dopiszemy jeszcze jedno zero. I tak zapisaną liczbę możemy przeczytać jako 370 tysięcznych. Jeżeli teraz zapiszemy ją podobnie, jak zapisano liczbę po prawej, to będzie to 370 tysięcznych. I widać wyraźnie, że 370 czegoś, obojętnie czego, to więcej niż 307 tego samego czegoś. I w takim razie ta liczba po lewej jest większa niż ta po prawej. Zróbmy jeszcze jeden przykład, ale zapiszmy liczby jeszcze inaczej. Powiedzmy, że po lewej będziemy mieli liczbę zapisaną w postaci ułamka dziesiętnego 0,6 albo inaczej mówiąc 6, a po prawej będzie 6 razy 1 setna. Zatrzymajcie jeszcze raz film i powiedzcie, czy te liczby są równe, a jeżeli nie, to która z nich jest większa? No to jeszcze raz, zastanówmy się, jakie są możliwe sposoby przedstawienia tych liczb, tak żeby łatwo było je porównywać. Możemy na przykład 0,6 przedstawić jako 6 razy 1 dziesiąta. I to właściwie wystarcza, żeby te liczby porównać. 6 razy 1 dziesiąta to więcej czy mniej, czy tyle samo, co 6 razy 1 setna. 1 dziesiąta jest 10 razy większa niż 1 setna. No to jeżeli to jest 10 razy większe niż to, to jeżeli pomnożymy obydwie te wartości razy tę samą liczbę, na przykład razy 6, to to będzie większe niż to. W takim razie ta liczba jest większa niż ta. Inaczej można to zrobić tak, że tę wielkość po prawej możemy przedstawić jako ułamek dziesiętny. Podobnie jak tutaj. Po prawej mamy 6 razy 1 setna, albo inaczej 6 setnych. I jako ułamek dziesiętny będzie to 0 na pozycji jedności, przecinek. 0 na pozycji dziesiątych, a na pozycji setnych 6. I jeżeli nie jesteście pewni, czy tak zapisana liczba jest mniejsza niż tak zapisana liczba, to możemy tutaj dopisać 0. I przeczytamy to jako 60 setnych, a 60 setnych na pewno jest większe niż 6 setnych, bo 60 jest większe niż 6. Każdy z tych sposobów przekształcania i zapisywania liczb w równoważnej formie jest równie dobry. Polegają one głównie na tym, że staramy się przedstawić obydwie liczby w tej samej postaci, tak żeby było widać, która liczba jest większa, a która mniejsza. W obydwu naszych przykładach liczba po prawej była mniejsza.